Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu bezpłatnych webinarów dedykowanych nauczycielom, rodzicom, bibliotekarzom, wszystkim tym, dla których książki zawsze stanowią wartość dodaną. Wartościowe rozmowy, taki tytuł cyklu naszych spotkań, dzięki którym możemy Państwu zaoferować, zaproponować nietuzinkowe rozmowy z nietuzinkowymi gościem. Z ramienia Księgarni Publiszków i wydawnictwa IBIS wita Państwa dzisiaj Kamila Lorek, a moimi i Państwa gośćmi są kobiety wyjątkowe, autorki wyjątkowe, równie wyjątkowej książki. Gościmy dzisiaj Panią Katarzynę Ryry i Panią Katarzynę Sadowską. Witam Panią Dobry wieczór. Bardzo. Dobry wieczór. Witam serdecznie i pięknie dziękuję Paniom za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą rozmowę wokół książki, która zresztą stanowi wypełnienie przestrzeni za moimi plecami, o dzielnym myszaku spod mądrego drzewa. Pani Katarzyna Rerych jest moim i Państwa gościem, znana i ceniona autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pisarka, która w wolnych chwilach gra na wiolonczeli, poetka, która w wolnych chwilach również ratuje niejednego naszego mniejszego przyjaciela w potrzebie, laureatka wielu nagród literackich, między innymi nagrody polskiej sekcji IBI, nagrody Żółtej Ciżemki, czy też nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. I pani Katarzyna Sadowska, malarka i ilustratorka, absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego przy Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jak wspomniałam, malarka i ilustratorka, ilustratorka współpracująca od lat z wydawnictwem IBIS, której bardzo charakterystyczna kreska bardzo często wypełnia przestrzeń naszych książek, której ilustracje w sposób nietuzinkowy, bajkowy, nacechowane są symbolami. Są pełne wrażliwości i na pewno delikatności. I ta wrażliwość i ta delikatność, nie tylko słowa, ale i ilustracji, obecna jest w najnowszej książce pani Katarzyny Ryry, ilustrowanej przez panią Katarzynę Sadowską. Na pani koncie znajduje się, myślę, że mogę powiedzieć bez mała, kilkadziesiąt książek o bardzo różnej tematyce, o bardzo zróżnicowanej formie, dedykowanych bardzo różnym tak naprawdę odbiorcom, czytelnikom, bo od dzieci najmłodszych poprzez młodzież aż po osoby dorosłe. Najnowsza książka dedykowana jest, myślę, że dzieciom w wieku wczesnoszkolnym, chociaż i nie jeden starszy czytelnik może z niej czerpać. I moja córka w wieku 5 lat również z przyjemnością wieczorami ją ze mną czyta. Ukazała się nakładem wydawnictwa IBIS. Książka pod tytułem O dzielnym myszaku spod mądrego drzewa. Jej małym wielkim bohaterem jest mała wielka mysz. Mysza, jeden z 13 myszy, najmniejszy, najmłodszy, myślę, że też bardzo symboliczny. Chciałabym porozmawiać dzisiaj o tej wyjątkowej historii w wyjątkowym wydaniu, z wyjątkowymi ilustracjami, ale myślę, że warto by było, żebyśmy porozmawiały o książce poza książką, zapowiadając pewnie też cykl spotkań autorskich oraz spotkania nasze, które lada moment odbędą się podczas krakowskich targów książki. Opowiedzmy proszę historię poza książką i porozmawiajmy o tym, jak powstawała w ogóle powieść o myszaku, o dzielnym myszaku z mądrego drzewa. Pani Katarzyno, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i bardzo proszę, opowiedzcie nam, jak powstała ta książka, jak nawiązała się współpraca, skąd w ogóle pomysł na taką tematykę i na taki. No więc katalizatorem dla opowieści o dzielnym myszaku była niewątpliwie wojna w Ukrainie. Sytuacja, kiedy bardzo wielu ludzi musiało pozostawić cały swój dobytek, wszystko do czego się przyzwyczaili, przyjaciół, ulubione miejsce, ulubione przedmioty, ograniczyć się do minimum
i opuścić swój dom. W ten sposób myszak, najmniejszy z 13 rodzeństwa, tak malutki, że zabrakło dla niego imienia. Wszystkie inne myszki, bracia, siostry mają swoje imiona, a to różowy nosek, a to czarne wąsiki, a to długi ogonek, a on po prostu został myszakiem, tak jakbyśmy nazwali syna synkiem albo córeczkę córcią. Ale to nie dlatego, że jego mama go nie kochała. On po prostu przyszedł na świat, kiedy zaczęła się jakaś taka dziwna zawierucha i wszyscy myśleli raczej o tym, jak ocalić coś ze swojego świata, niż o wymyślaniu imienia dla naprawdę bardzo małej, malutkiej myszki. Ja myślę, że dzieci w tej chwili, to nie jest prawda, że do dzieci nie dociera to, co się dzieje w świecie nas dorosłych. Dociera. Zbyt często, bardzo często nie wiemy, jak rzeczywistość dzieciom tłumaczyć. I jesteśmy jako ludzie dorośli tak troszeczkę zapędzeni w kozi róg, bo z jednej strony wiemy, że nie należy dziecka oszukiwać. To dziecko przede wszystkim podatne jest na nieprawdę. Dziecko widzi prawdę, tak jak w baśni Andersena o nowych szatach cesarza, kiedy wszyscy krzyczeli, Boże, jakie piękne szaty, a dziecko jedno stwierdziło, że przecież cesarz biega po ulicy z gołą pupą. No jak to możliwe? Więc to są właśnie dzieci. A z drugiej strony, jak przekazać pewne informacje, nie epatując grozą, nie powodując stresu. Bo z jednej strony mamy nieznane, które niepokoi. A z drugiej strony, no to nasze tłumaczenie. Czy po prostu starą, prawda, metodą, klin klinem, niebezpieczeństwo wybijamy niebezpieczeństwem i, prawda, tu mamy ręce czyste, jest wszystko w porządku. Czy jednak mimo wszystko szukamy odpowiedzi na to najbardziej problematyczne pytanie, szukamy odpowiedzi takiej, która byłaby wyczerpująca, a jednocześnie jeszcze dawała dziecku coś, żeby była, istniała pewna wartość dodana. To znaczy, nie tylko opowieść o zbliżającej się burzy, która do końca nie jest burzą, o burzy, której boi się mądre drzewo. Ja chciałam w ogóle powiedzieć, że to mądre drzewo to jest platan. Drzewo, pod którym spotykali się mędrcy z opowieści Bliskiego Wschodu. To jest drzewo, prawda, Akademii Platońskiej. To jest w ogóle bardzo, bardzo piękny twór przyrody, o pięknej srebrnej korze. Rosły, mocny, długowieczny. To drzewo czuje. Ono słyszy nadciągającą burzę, nieburzę i czuje się w obowiązku, żeby o tym powiedzieć. Słuchajcie, słuchajcie, nadchodzi zagrożenie, nadchodzi coś złego. I jako słuchacza, jako powiernika wybiera sobie właśnie małą myszkę. I w ten sposób mały myszak zostaje łącznikiem pomiędzy światem mądrych, wielkich i wiekowych, a światem swoim, gdzie właściwie jest gromada zdezorientowanych troszeczkę myszek, które wyprowadziły się z miasta. Ale znajdziemy tam również przyjaźń. Również przyjaźń międzygatunkową, kiedy myszak zaprzyjaźni się z manulem stepowym imieniem Manuel. No jak inaczej może mieć Manul na imię, jak nie Manuel? Manul, który się wkurza, jeżeli nazywa się go kotkiem. Jest tam również chyba troszeczkę z pierwszej miłości, co bardzo pięknie wyrysowała Katarzyna, aż uśmiech się pojawia na twarzy. Jest tam trochę o konflikcie dzieci z dorosłymi, że dzieci hałasują, a dorośli chcą spać. Jest również o tym, że nawet jeżeli jesteśmy o tacy, bardzo, bardzo mali i znajdzie się ktoś mniejszy od nas, jeżeli temu komuś pomożemy, tak jak myszak, prawda, który bierze na plecy biednego, płaczącego, jakiegoś mysiego dzieciaka, jakiegoś malutkiego bąka, niesie go,
Czuje, że to małe usypia mu na plecach i nagle staje się wielki, staje się silny, staje się po prostu taką małą super myszą. O tym jest właśnie ta opowieść i na jej rzecz zrezygnowałam z pisania czegoś dla dorosłych, bo ona po prostu gdzieś tkwiła we mnie jako taki trochę sen, trochę drzazga, trochę nieodpowiedziane, niewygodne, uwierające wszystkich pytanie. Co będzie, jeżeli znajdziemy się w sytuacji zagrożenia? Jak to jest? Czy przed zagrożeniem można uciec? Co będzie, jeśli znajdziemy się w nowym miejscu, w nowym domu? Czy będziemy w stanie zacząć tam nowe życie? Pani Kasiu, jak to się wydarzyło, że Panie spotkałyście się w tej jednej wspólnej przestrzeni i na kartach tej powieści pokazałyście Pani historię Myszata nie tylko za pomocą wyjątkowego słowa i do tego jeszcze na pewno wrócimy, ponieważ książka jest nie tylko pełna przesłań, o których Pani wspomniała, ale też jest wypełniona fantastycznymi kołysankami Mysiej Babci, o której też musimy dzisiaj koniecznie powiedzieć. Jest wypełniona metaforycznymi, metaforą, porównaniami, fantastycznymi definicjami z trudnych pojęć z perspektywy dzieci. Ale ta książka nie miałaby takiego formatu, nie miałaby takiego wymiaru, gdyby nie właśnie ilustracja. Jak to się wydarzyło, że Pani nawiązałyście tę współpracę i razem stworzyłyście tak wyjątkową historię? Katarzyna, proszę, opowiadaj. Która Kasia, tak? No tak. Myśmy się spotkały oczywiście w internecie. Ja zahaczyłam taką rozmowę na jakimś czacie czy na jakimś forum, już nie pamiętam, i napisałam tam, że moim marzeniem jest, żeby zrobić książkę o psach. O psach się zaczęło, o psach, że wszystko biorę, aby było o psach. Jakaś taka zdeterminowana byłam. I Kasia się do mnie odezwała. Nawet chyba zadzwoniłaś do mnie, prawda? Ja byłam taka wtedy zdziwiona, mówię, nie, no nie wierzę. Dzwoni do mnie kobieta i mówi, że robimy. To ja ci napiszę książkę o psach, prawda? Tak, powiedziała. Ja mówię, myślę sobie, no dobra, ale czekam. I oczywiście przysłała mi taką treść, że mnie... To normalnie mnie zatkało, nie dałam rady tego w ogóle zacząć rysować, bo mówię do Kasi, mówię, słuchaj, ja nie mogę, ja ryczę. A ona mówi do mnie, ty nie rycz, tylko rysuj. Ponieważ książka była faktycznie niezmiernie wzruszająca, przynajmniej na początku, bo potem się, no, nawet nie da się powiedzieć, jak ona się rozegrała, jak ona się potoczyła. I od tego się zaczęło i ta książka jest zrobiona i my czekamy na wydanie tej książki. No, ale powolutku Kasia, wiedząc o moich zwierzęcych zapędach i kompletnym po prostu zakręceniu, z jakie zwierzątko w książce, jak jest jakaś roślina, to po prostu ja już jestem zachwycona, mi nic więcej do szczęścia nie potrzeba. No i nagle dostaję taką bombę w postaci Myszaka. No, myślałam, że już tamtej książki to nic nie przebije, no ale Myszak po prostu mnie też, no ja w ogóle jestem fanką twórczości Katarzyny, przeczytałam wszystko, co się dało i czekam na resztę, ona dobrze o tym wie, po prostu pasujemy do siebie idealnie, mentalnie, tak mi się wydaje, a to jest ważne w twórczości, takiej wspólnej twórczości. No jak dostałam Myszaka, myślę, Jezu, jaki ciężki temat, taki trudny, taki no, bolący, taki, no jak to ugryźć, no ja nie jestem taka, no, nie patuję grozą, raczej taka jestem, no ciaptak taki, no myszka miła. Katarzyna, ale ogrzałaś tą historię. No więc cudownie ją ogrzałaś. Myśmy tak to stworzyły, że ja nawet mówiłam do Kasi, bo żeśmy były cały czas w konsultacjach. Słuchaj, może to za słodkie jest, może to takie za miękkie, może to takie, może nie dam rady robić tak, żeby tam krew się lała, czy coś w tym stylu. No i Kasia właśnie uznała, że to jest ogrzane, no to ja jestem szczęśliwa. Jeszcze chciałam dodać, dlaczego tutaj w tej książce nie ma tak konkretnej ilustracji tego drzewa,
bo ono jest tam fragmentarycznie, ona jest tam kawałeczek, ona jest w nawiązaniu. Ja uznałam, że drzewo to będzie tajemnica, że drzewo to będzie do wyobrażenia, że drzewo to jest no to clue tej książki, czego nie można pokazać tak jeden do jednego i zupełnie, bo to jest tajemnica. Tajemnicy nie widać, tajemnicy się szuka, tajemnicy się wyobraża. No tak, tak to sobie zamyśliłam. W ilustracjach drzewo pokazane jest fragmentarycznie. Widzimy jego korę, widzimy jego korzenie, które też mają swoją symbolikę. Widzimy drobne liście. Ja muszę Państwu pokazać te prezentacje, te ilustracje koniecznie. Postaram się teraz udostępnić Państwu ekran, żebyście mogli Państwo zobaczyć, w jak fenomenalny sposób ta książka jest zilustrowana. Oto myszek, mała dzielna myszka, jeden z 13. Jedna z 13 myszy, najmłodsza i najmniejsza. W chwilach kryzysowych ssie ogonek, ma małe łapki, małe nóżki, ale te małe łapki, małe nóżki potrafiły przenieść nieco mniejszego bohatera książeczki w sytuacji trudnej, kryzysowej. Ja zresztą znalazłam ten fragment, który jest zatykający. Mysie dzieci marudziły, że są zmęczone, że chce im się siku i są głodne, a mysie matki odpowiadały jednym słowem, którego w podobnych sytuacjach używają dorośli. Zaraz. I ta książka jest pełna takich niuansów i takich pytających za serce słów. Teraz postaram się, nie wiem, czy to widać, szanowni państwo. Widać ilustrację? Zostawiam ci psa. Pani widać, Kasiu, widać, widać, widać. Dobrze. Mamy lotka. Mysz, która zapragnęła latać. No, na razie jeszcze jest myszak. To źle w takim razie. To źle. Jeszcze raz spróbujemy. Może tak spróbujemy. Coś źle robię, szanowni państwo. Gryzelda. Tak, jest Gryzelda. Już, momencik. Jeszcze raz spróbujemy, bo ja państwu muszę pokazać tę ilustrację. A jeśli mi coś nie wychodzi, to postaramy się zrobić tak, żeby wychodziło. Mamy rodzinę myszaka, mamy babcię. Babcia jest symboliczna, babcia jest wyjątkowa i niezwykła. Czy teraz widać ilustrację, rodzinę myszaka? Widać. Super. Pani Kasiu, babcia. Babcia, która jest opoką. Babcia, która towarzyszy myszakowi w trudnych chwilach. Babcia, która próbuje mu tłumaczyć jego emocje, doświadczenia w sposób jasny i zrozumiały. Zresztą myszak podkreśla w książeczce, odnosi się do tego, że babcia zawsze potrafi wytłumaczyć tak, że on rozumie. Czy może pani coś więcej powiedzieć o postaci babci? Która Kasia? Pani Kasia Ryryk. Autorka. Kasia Ryryk. No, no. Nie no, powiem tak, myszak musi mieć jakiegoś swojego wspólnika, kogoś, na kim może się oprzeć, prawda? Dla dziecka zazwyczaj, kiedy rodzice są bardzo zajęci, kiedy coś się dzieje, dla dziecka zazwyczaj jest to babcia. I ta mysia babcia tutaj łagodzi wszystkie kanty tego świata, łagodzi lęk, łagodzi strach, ma na podorędziu kocyk i oczywiście ma swoje kołysanki. Kołysanki są skonstruowane w taki sposób, że jak sprawdziłam to dzisiaj, jest je w stanie zaśpiewać każda babcia na dowolnie wybraną melodię. Babcia dzisiaj na spotkaniu w Zabrzu śpiewała bardzo ładnie. Tak, była dzisiaj pani na spotkaniu autorskim. Spotkania były dwa, o ile dobrze pamiętam. Tak. I były, jedno ze spotkań dotyczyło między innymi właśnie kwestii biblioterapii, terapii za pomocą książki, bajek terapeutycznych i w kuluarach naszej rozmowy wspominała pani, że myszak jest
pierwszą, o ile dobrze pamiętam, książką książką dla dzieci o tak terapeutycznym charakterze, którą pani napisała, i że może być fantastycznym narzędziem, materiałem terapii, rozmów o tematach trudnych, biblioterapii realizowanej w szkołach, w przedszkolach i na zajęciach z dziećmi. Tak, jako członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, no, musiałam w końcu zrobić coś, co uwiarygodniłoby moją tam obecność. Nie tylko dyskusję na temat tego, jak bardzo książka nam może pomóc, czy jaką rolę książka może odegrać w terapii, prawda? Teraz będzie coraz większe niestety zapotrzebowanie na podobne lektury. Natomiast, no cóż, najstarszą formą, najfajniejszą formą jest bajka. Ona potrafi pokazać świat ludzi przedstawionych przy pomocy zupełnie innych symboli. Bajka rządzi się własną logiką, bajka dopuszcza różne rzeczy, bajka sprawia, że bohaterowie i problem stają się, bohaterowie stają się bliżsi, a problem staje się mniej drastyczny. Tutaj można pozwolić sobie naprawdę na wiele. I myślę, że gdzieś mi tam kiełkuje w głowie druga część Myszaka, ale o tym na razie cichosza. Czekamy w takim razie z niecierpliwością. Państwa obecnych dzisiaj na spotkaniu zachęcam również do zadawania pytań na czacie. Ja z przyjemnością będę mogła je przywołać podczas naszego spotkania, przeczytać naszym bohaterkom, naszym autorkom. Postaram się jeszcze, tutaj zerkam szybciutko na czacie. Pani Lena napisała, już i tak jestem zafrapowana książką, bo jeśli będą problemy z widokiem ilustracji, nic nie szkodzi. Postaram się tak czy siak jeszcze Państwu kilka ilustracji pokazać. Mamy przepiękną wiewiórę. Katarzyna, a ty pamiętasz, jak pytałaś, czy ty wiesz, jak śpią wiewiórki? Tak, pamiętam, jak pytałam, czy one kolują uszy. Czy uszki im się składają, bo w pierwszej wersji ona miała takie te uszki troszkę, potem pomyślałam sobie, że ona chyba tak nie leży, bo ja bardzo przywiązuję uwagę do detali. No, tak, tak było. A ja ci powiedziałam wtedy, że one śpią w kłębuszek otulony ogonkiem. Tak, tak, i od razu to zobaczyłam. I od razu to zrobiłaś, narysowałaś to dokładnie tak, dokładnie w ten sposób. Ja myślę, że gigantycznym sukcesem tej książki jest fakt, że panie ze sobą współpracowałyście. Tak było w przypadku opowieści o tym, co w życiu ważne, które pani Katarzyna Sadowska również ilustrowała, opowieści pana Marka Michalaka, który de facto rekomenduje książkę pani Kasi Ryrych o dzielnym myszaku z podmądrego drzewa, który z wyjątkową precyzją też napisał do tej książki przepiękny, może nie tyle wstęp, ale rekomendację właśnie na okładce. I tutaj pojawia się tak naprawdę ta sama współpraca pomiędzy autorem i pomiędzy ilustratorem. Myślę, że dużo osób obecnych dzisiaj na naszym spotkaniu jest zafascynowana, zainteresowana albo po prostu ciekawa tego, jak wygląda w ogóle taka praca nad książką, praca nad stworzeniem książki. Raz, praca nad stworzeniem historii, a dwa, praca nad stworzeniem ilustracji do tej historii. No cóż, autor pisze historię, przesyła ją ilustratorowi. I zdarzają się czasami takie fantastyczne tandemy autor-ilustrator i mam wrażenie, że właśnie przytrafiło mi się to z moją imienniczką, że my po prostu nadajemy na jednej długości fali. Ja piszę coś, a ona już to rysuje i to dokładnie wygląda tak, jak ja sobie to gdzieś tam wyobrażam. Tak jakby wychwytywała moje myśli i zamieniała je na rysunki. No mamy jeszcze, to nie jest nasza pierwsza i jedyna książka.
jeszcze będzie coś i będzie równie fajne, ale o tym na razie nic nie mówię, ani słowa. Ja pozwolę sobie zaraz powiedzieć, bo nie byłabym sobą, Dobrze. gdybym nie powiedziała, ale może jeszcze wróćmy na chwileczkę do Myszaka. Pani Kasiu Sadowska, ilustratorka nasza. Jak wyglądała praca nad Myszakiem z Pani perspektywy? Czy dostała Pani, ja zapytam też tak technicznie, ponieważ no wiem, jak wygląda proces wydawniczy, tak? Wiem, jak wygląda praca nad książką, ale z tej perspektywy już złożenia gotowej całości. Ale czy Pani otrzymała gotowy tekst? Czy Pani otrzymała próbkę tekstu, żeby się z nią zapoznać i oswoić? Żeby ją dla siebie już zaprzyjaźnić? Jak to wyglądało? To znaczy ja lubię i zazwyczaj tak jest, że dostaję całość, cały tekst, bo no jednak fragment tekstu, no chyba że to są opowiadania, czy to są jakieś rozdziały niezależne od siebie, to wtedy można dostać fragment. Natomiast tutaj to ja zawsze czytam wszystko, jak to się mówi, od dechy do dechy i bardzo wnikliwie. I ja wychwytuję w tym tekście oczywiście, żeby ten zachwyt nad tym tekstem trochę opadł, bo ja czytam i jestem cały czas w euforii, bo mi się to po prostu podoba. I wtedy też nie mogę nic tworzyć, bo jestem po prostu zakręcona na maksa tym, co czytam. Więc uspokajam się i zaczynam wtedy wychwytywać detale. Ja jestem po prostu straszna w tych detalach. To jest jak z tymi uszami, z tą wiewiórką. Ja po prostu na tych detalach bazuję. Ja widzę, czytam po prostu cały rozdział i ja widzę tylko fragment na przykład zdania. Ja już widzę, że to muszę narysować, bo ja po prostu to czuję. To nie jest jakieś zaplanowane, czy jakieś... Ja po prostu wiem, że ta ilustracja będzie dobrze wyglądała i ona tu pasuje. No w moim po prostu pojęciu. I tak to powstaje, a powstaje... Technicznie to powstaje na tablecie, tak? Natomiast zależało mi na tym bardzo, żeby to nie wyglądało tak sztucznie. Niektóre ilustracje tabletowe, ponieważ one są częściowo elementy, które komputer wygenerowuje, można powtarzać, więc te powtórzenia no mi osobiście przeszkadzają, bo widzę w tym jakąś taką sztuczność. Taką, to jest oczywiście wszystko zaplanowane przez ilustratora, natomiast to jest w moim pojęciu no też taka trochę przypadkowość, taka, no coś mi nie gra w tym, więc u mnie w tych ilustracjach, pomimo że one są cyfrowe, jest wszystko rysowane, to jest zajeżdżony tablet do granic możliwości, porysowany jest do tego stopnia na myszaku, w ogóle wykończyłam całe piórko, tam jest, jak ktoś wie, jak wygląda piórko do tabletu, teraz wszędzie są tablety, więc podejrzewam, że ludzie wiedzą, taki jakby graficik w środku. I ten graficik wygląda tak samo jak ołóweczek wyciskany do rysowania. No i ten graficzyk zajeździłam do zera przy myszaku, ponieważ ja go piłowałam w każdym jednym centymetrze. I żeby taki efekt takiego trochę lekkości, takiego rysunku, trochę pasteli, trochę... No z akwarelą to trochę poleciałam, ale są fragmenty, które można by uznać za technikę akwarelową i taką lekkość, taką właśnie niepowtarzalność, taką po prostu ręcznie rysowane. Chciałam to przedstawić, żeby to było widać na tych ilustracjach. No to oczywiście pochłania bardzo dużo czasu, ale to nieważne. Ważne jest, żeby zrobić efekt taki, jak się zamierzało, a nie żeby to nie był przypadek sztucznej inteligencji, o tak powiedziałabym. No, tyle. Efekt jest fenomenalny i myślę, że efekt został osiągnięty, założony przez Panią. Ilustracje robią ogromne wrażenie i tak naprawdę każdy rozdział wypełniony jest minimum dwoma ilustracjami. Jest ilustracja na początku każdego rozdziału i ilustracja albo finalizująca jakiś rozdział, albo gdzieś komponowana w treść. W każdym rozdziale są minimum dwie ilustracje. Ilustracje, które przedstawiają właśnie naszych małych bohaterów, ale też postaci, które pojawiają się w książce w ramach
w ramach treści. Pojawiają się pytania na czacie. Pani Monika pisze, piękna książka. Pani Małgorzata, ilustracje są naprawdę zachwycające i wyjątkowo klimatyczne. Czy książka jest dostępna na targach książki? Tak, szanowni państwo, i myślę, że warto już teraz zapowiedzieć pierwsze spotkania autorskie, które odbędą się podczas targów książki w Krakowie. Pani Katarzyna Sadowska i pani Katarzyna Ryrych przyjęły nasze zaproszenia i będą obecne z nami na targach książki w Krakowie. Przyjadą do nas 29 października, w sobotę, żeby spotkać się z państwem osobiście i poopowiadać również o kulisach powstawania książki, o tym, jak powstała książka o dzielnym myszaku. We współpracy z Fundacją Burza Mózgów zapraszamy państwa więc na spotkanie autorskie Historia książki poza książką na stoisku wydawniczym właśnie Fundacji Burza Mózgów. To jest Hala Wisła, 29 października o godzinie 13:00, krakowskie targi książki. Natomiast po spotkaniu zapraszamy państwa bardzo serdecznie na nasze stoisko, na stoisko wydawnictwa IBIS, gdzie również 29 października o godzinie 16:00 w Hali Dunaj na stoisku wydawniczym A17, stoisko wydawnicze wydawnictwa IBIS, pani Kasia Ryrych będzie podpisywała egzemplarze książki o dzielnym myszaku spod mądrego drzewa. Książka jest już dostępna, książka jest dostępna na półkach sklepu Księgarnia Kuliszku. Będzie dostępna oczywiście na targach książki w Krakowie z możliwością uzyskania podpisu autorki, pewnie jakiejś drobnej dedykacji. Ale to nie ostatnia nasza zapowiedź, ponieważ czekamy na jeszcze jedno dzieło pani autorstwa, napisane przez panią Katarzynę Ryrych i ilustrowane przez panią Katarzynę Sadowską. Pomimo, że dzielny myszak jeszcze pachnie drukiem, jeszcze pachnie drukarnią, to już czekamy na kolejną książkę. Na książkę Być jak patron. I myślę, że możemy już ją zapowiedzieć i możemy o niej nieco powiedzieć. Tak jak o dzielnym myszaku w sposób bardzo metaforyczny odnosi się do sytuacji w Ukrainie, tak Być jak patron już w sposób bardzo bezpośredni opowiada o wojnie w Ukrainie. Pani Kasiu Ryrych, czy mogłabym prosić panią o kilka słów zapowiedzi i wstępu o patronie? Tak, opowieść o małym piesku, który chce być taki jak dzielny pies patron, który wyszukuje ładunki wybuchowe i wyszukuje ludzi pod gruzami. To jest w zasadzie hołd złożony wszystkim zwierzętom pracującym w służbie człowieka i często wykonującym takie zadania, których człowiek naprawdę no, sam by nie zrobił. To jest również opowieść o tym, że ktoś równie mały, też tak troszeczkę mały jak myszak, potrafi być wielki, że potrafi dokonywać wielkich rzeczy. Zresztą Katarzyna bardzo pięknie wyrysowała psa patrona. O, tutaj mamy właśnie Manula Manuela z małym myszakiem. Natomiast Kaśka cudownie narysowała psa, malutkiego szczeniaczka, który jest taki słodki, uroczy, z takim dziecinnym pyszczkiem, z takim śmiesznym ogonkiem no i w ogóle z takimi innymi śmiesznymi, słodkimi detalami. I myślę, że ta książka jest bardzo potrzebna. Że ona w bezpośredni sposób opowiada o rzeczach, o których również dzieci się dowiadują, a jednocześnie pokazuje, że nawet najmniejszy z nas, nawet dziecko, nawet ktoś bardzo, bardzo drobny, ledwo widzialny, może stać się naprawdę wielki. Pojawiają się pytania na czacie. Pytanie do pani Kasi Sadowskiej. Czy pracując nad ilustracjami, pracuje pani tylko nad jedną książką, czy rysuje pani też inne pozycje? Tylko nad jedną i jestem w amoku tej jednej książki. Nie jestem w stanie wyjść z tej książki, nawet nie próbuję. No ja po prostu jestem cały dzień w lewitacji. Nie należy wtedy mnie zaczepiać,
pytać się, znaczy można się mnie coś zapytać, ja może coś odpowiem, ale potem nie pamiętam, co mówiłam. I potem się ludzie mają pretensje, że ty mnie nie słuchasz. No jak mam słuchać, jak ja jestem w książce, to po prostu jest oczywiste. Nie, cały czas tylko jedna książka i totalny amok. No, tak. Trans. Trans, to, dokładnie. A jak długo pani lewitowała nad myszakiem? O, myszak ma dużo ilustracji. Taka ilustracja to tak średnio 3 dni, no to można sobie policzyć. Trochę lewitowałam, nie pamiętam, już chyba ze 2 miesiące, albo może nawet więcej. No tak, tak było. Pytanie do pani Katarzyny. Czy w dalszej perspektywie ma pani zamiar pójść w stronę bajek terapeutycznych, czy raczej w różne tematy? Znaczy, ja myślę, że będę pisać tego typu bajki, natomiast nie zamierzam porzucać literatury dla młodzieży i oczywiście zamierzam dalej pisać dla dorosłych. Bardzo takie specyficzne historie, które, no powiedzmy nam, dorosłym ludziom zmęczonym rzeczywistością, dadzą chwileczkę wytchnienia, dadzą nam trochę oddechu od tego, co nas przygniata, co nas martwi, co nas niepokoi. Więc, ale bajki terapeutyczne na pewno, z tym, że według mojej definicji bajka terapeutyczna ma być taką bajką, że w cudzysłowie pacjent nawet nie wie, że jest poddawany działaniu, że jest poddawany pewnej terapii, że jest poddawany działaniu jakiejś historii, tylko czyta. Więc te treści mają w jakiś sposób taki niezauważalny przenikać do młodego czytelnika i dawać odpowiedzi nieproste, a jednocześnie jednoznaczne. Pan Piotr pyta panią Katarzynę, jak wyglądała praca nad książką od strony literackiej? Od strony literackiej po prostu, przepraszam bardzo, wypuszczę zwierza. Musiał pocelebrować. Oczywiście. Też no. Chciał być obecny. Cały czas mówiłam. To ja może w takim razie. O, już jestem. Już jestem. Od strony literackiej jest to po prostu tak. Jest historia, ona się sama pisze. Ona się sama składa. Ja nie robię żadnego planu, nie robię nigdy konspektów. Po prostu nie umiem. Daję wolną drogę swojej wyobraźni, daję wolną drogę swoim bohaterom i tylko spisuję to wszystko, co oni robią. Natomiast no jest to bodaj pisanie dla młodszej grupy wiekowej, to jest pisanie dla najtrudniejszego odbiorcy, bo tam wszystko musi być bardzo wyważone. I troszeczkę później przy pierwszej odautorskiej korekcie trzeba to skontrolować, zobaczyć, czy rzeczywiście spełnia wymogi takiej historii dla takiego odbiorcy. A czy na przykład przeskakuje pani, mówiąc kolokwialnie, z jakiegoś tematu na temat w książce i powraca pani do historii? Czy ona płynie jakimś wartym nurtem? Przepraszam za pytanie, ale też jestem zafascynowana tym, jak w ogóle wygląda taki proces literacki, pisania książki. Bardzo, bardzo trudne pytanie. Na pozór bardzo łatwe, ale w rzeczywistości bardzo trudne. Bo ja po prostu siadam i piszę. To jest taki strumień wydarzeń, strumień świadomości. Jeżeli ktoś zna moje książki dla dorosłych, na przykład tą, której trzecia część teraz będzie wychodzić, a niedługo potem czwarta, taki cykl Czarna Walizka. To jest taka książka, gdzie jest właściwie opowieść i ta opowieść toczy się jak śniegowa kula, nabiera na siebie innych treści, robi się coraz bogatsza w różne detale, opisuje pewne historie widziane oczyma innych uczestników. Także w taki zupełnie naturalny sposób, tak jak to kiedyś bywało, że ludzie siadali przy stole i ze sobą rozmawiali. Wtedy jeszcze ze sobą się rozmawiało normalnie.
A ja pytam dlatego, że w Meszaku to, co mnie na przykład ujęło i to, co mnie zafascynowało, to kołysanki babci. I zastanawiam Tak. się, w jaki sposób z prozy przechodzi pani tak płynnie w poezję, pisząc tak piękne, a jednocześnie proste teksty kołysanek babci, mysiej babci dla Meszaka. Bo to jest dla mnie fenomenalne, że czytamy historię, czytamy bajkę dla dzieci i nagle bum, torpeda, bomba, kołysanka. Ja piszę również wiersze. Wiem. To jest taka forma krótszego uporania się z emocjami. Natomiast kołysanki, no sama mam dwóch synów, którzy są w tej chwili już dorosłymi mężczyznami, ale kiedy byli mali, zwykłam im śpiewać, układać na miejscu różne kołysanki i na przykład zawsze pytałam, słuchajcie, czy ma być kołysanka przytulna, czy ma być straszna, czy ma być śmieszna, czy ma być smutna. I oni zazwyczaj wołali, straszna, straszna. No to wtedy mama śpiewała kołysankę na przykład o takiej treści, śpijcie grzecznie chłopcy, przyjdzie do was obcy. A oni wrzeszczeli, nie, nie, daj spokój, nie strasz nas. Na co mama? Sami chcieliście. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Stąd właśnie wzięły się kołysanki mysiej babci. Jest babcia, jest kocyk, jest wygodna norka, jest maleńkie dziecko. Czy mysie, czy nie mysie, musi być coś fajnego na dobranoc. Musi być kołysanka. W rozdziale Noc i mysie marzenia pojawia się kołysanka mysiej babci i po tej kołysance jest cudny fragment. A czemu ta kołysanka taka straszna? Zapyta tak? Się mysza. A żeby dobrze i bezpiecznie się stało, odpowiedziała mysia babcia. To jest właśnie to. Dzieci, nie zapominajmy o tym, dzieci czasami lubią się bać. Czasami lubią ten taki dreszczyk, lubią jakąś historię, w której wystąpi jakiś przerażający stwór. Lubią skulić się pod kocem, przykryć się i wyglądać jednym okiem, czy to przypadkiem skądś nie wychodzi. I no, po prostu pisząc trzeba naprawdę uważać. Z jednej strony, żeby za bardzo nie przestraszyć, a z drugiej strony, żeby dać dziecku ten drobny taki, takie mrugnięcie w stronę grozy, w stronę strachu, w stronę strasznych bajek, żeby się lepiej i bezpieczniej spało we własnym łóżku. Zresztą ja myślę, że ten element strachu, grozy i opowieści dziwnych treści pojawia się w sposób bardzo naturalny w wieku przedszkolnym i gdzieś te niepokoje dziecięce, gdzieś te strachy ewoluują w małych i nieco większych głowach naszych czytelników. Pojawiają się pytania kolejne na czacie. Ja zatrzymam udostępnianie. Pani Zdzisława napisała. Pani Katarzyno R. Korzystając z okazji, chciałam podziękować za Łopianowe pole. Na podstawie tej książki zrealizowałam innowacje pedagogiczne o czytelnictwie. Serdecznie dziękuję. Uczniowie byli zachwyceni. Już czekam na Myszaka. Bardzo się cieszę, że książka spodobała się. To jest jedna z moich ulubionych historii. I tutaj też chciałam zauważyć taką ciekawostkę. Mianowicie książki, które wydaje w wydawnictwie Adamada, ilustruje Grażyna Rigal, rysując zupełnie nieprawdopodobne, odjechane rzeczy, które świetnie korespondują z treścią tego, co ja piszę. Więc mam drugi duet. I bardzo się cieszę. Po prostu uważam się za dziecko szczęścia. Nie dość, że udaje mi się pisać fajne historie, taki żart, to jeszcze trafiam na cudowne ilustratorki. To jest ważne. Chciałabym jeszcze podjąć temat spotkań autorskich, ponieważ wraz z wydawnictwem Ibis i z księgarnią Kieliszków rozpoczyna pani cykl swoich spotkań autorskich.
Pierwsze terminy już pojawiają się w Pani kalendarzu i pierwsze spotkania już pojawiają się na mapie. To są spotkania na terenie całej Polski dla dzieci i dla młodzieży, dla takich grup zorganizowanych w przedszkolach, w szkołach i w bibliotekach. Jakby Pani mogła coś więcej powiedzieć o spotkaniach autorskich, jak one się odbywają, jak wyglądają te spotkania z czytelnikami i jaki jest plan na Myszaka na tych spotkaniach? Plan na Myszaka troszeczkę będzie zahaczał o warsztaty, troszeczkę o poszukiwanie własnych definicji pewnych słów, o określenie, no choćby na przykład, czy mały myszak, najmniejsze stworzonko na świecie, prawda? Czy może być dzielny? Co to znaczy dzielny? Co trzeba zrobić, żeby być dzielnym? Kogo znacie takiego z historii, jakie już poznaliście, kto był dzielny? Co sprawiało? Co sprawia, że taką osobę możemy w ten sposób określić? Możemy narysować swojego bohatera, najbardziej dzielną osobę na świecie. Możemy na przykład razem ułożyć kolejną mysią kołysankę, zapisać ją, zrobić do niej ilustrację. Myślę, że tutaj jest ogromna ilość pomysłów, naprawdę. Można również zadać takie pytanie, a czy ty uważasz, że jesteś dzielny, że jesteś dzielna? Czy kiedykolwiek udało ci się zrobić coś, co sprawia, że możesz nazwać się w taki sposób? Aby być dzielnym, nie musimy, prawda, od razu robić wielkich rzeczy, polować na smoki, ucinać smokom głowy, czy karmić smoki, prawda, faszerowanymi barankami, ale możemy być dzielni w momencie, kiedy pomożemy komuś, koledze, koleżance, możemy stanąć w obronie kogoś, możemy stanąć, nie wiem, choćby w obronie drzewa, którego gałąź ktoś chce odłamać i powiedzieć, nie rób tego, nie wolno. To drzewo jest częścią twojego świata, nie niszcz go. Także bardzo dużo jest definicji tej dzielności i tutaj można opracowywać wszelkie spotkania pod różnym kątem, od rzeczy takich naprawdę wymagających dużo samodyscypliny i dużo odwagi, po rzeczy, które pozornie nie mają znaczenia, a jednak kiedy sumujemy je wszystkie razem, są bardzo ważne, są fundamentalne dla nas wszystkich. Dziękuję. Pytanie do Pani Kasi Ryrych, od Pani Aleksandry. Czy kreując postacie wzoruje się Pani na poznanych i znanych osobach, czy w większości są to postacie z Pani wyobraźni? Jeżeli jest to książka dla dorosłych, którą piszę na jakiś konkretny temat, tam jest bardzo wiele postaci autentycznych, które żyły, z którymi rozmawiałam, które spotykałam. Natomiast jeśli, jak pisałam Myszaka, tam na przykład Polny Szczur to jest taki mój wujek, który mnie zawsze przedrzeźniał, kiedy coś chciałam powiedzieć. Zresztą nie wiem, w jaki sposób Kasia Sadowska to wyłapała, ale ten szczur dokładnie wygląda tak jak mój wujek. Nawet ma taką samą minę. Już nawet nie chciałam tego mówić, ale powiedziałam. Wydaje mi się, że zawsze bohaterowie, czy to baśnie, czy to beletrystyki, oni mają swoje odpowiedniki w świecie realnym. Bo tak naprawdę człowiek mógłby wymyślać różne postaci, ale być może one byłyby sztuczne, może byłyby nieprawdziwe, nie wiem. Na potwierdzenie. Na zdrowie, prawda. Dziękuję. Książka też jest pełna, tak jak wspomniałam wcześniej, definicji pisanych, czy też nie chciałabym używać słowa mądrości, bo myślę, że ono nie jest najwłaściwsze, ale dla mnie ma duży walor dydaktyczny i duży walor edukacyjny. Może zostać wykorzystana przez nauczycieli, przez nie tylko bibliotekarzy, ale też przez wychowawców, przez rodziców, czyli tak,
tak z mojej perspektywy mamy czytającej takiej pięciolatce, w taki sposób mocno metaforyczny, ale z bardzo prostymi, z bardzo jasnymi dla dziecka definicjami, przykładami, z jasnym, prostym przekazem. Przepiękne teksty napisane z perspektywy zwierząt, mówiące o nas, o ludziach, o naszych ułomnościach, o naszych niedoskonałościach, o naszych błędach. Dlaczego na przykład w zdecydowanej większości zwierzęta w swoim trybie życia, w swoim współistnieniu, w swojej koegzystencji, przepraszam, są dużo mądrzejsze od nas ludzi, którzy gdzieś zatracili swoją przeszłość. Dla przykładu, kiedy ludzie tracą rozum, cierpią na tym wszyscy dookoła. Zwierzęta, drzewa, no i oni sami. Tylko, że nas nikt nie pyta o wybór. I ta książka jest nasycona takimi krótkimi tekstami, krótkimi zdaniami, które w bardzo prosty i myślę, że dla dziecka przyjazny sposób definiują trudne pojęcia, trudne wartości. Jeszcze, żeby zdradzić nieco rąbka tajemnicy, już nasze zaprzyjaźnione panie, które znacie Państwo, którzy brali udział w naszych poprzednich webinarach, administratorki grupy Edudzielnia, dostały Myszaka w swoje łapki i już go opracowują dydaktycznie i edukacyjnie, po to, żeby móc Państwu zaproponować fantastyczne materiały do pracy codziennej z dziećmi i z młodzieżą. Pytanie na czacie. Czy spotkanie autorskie można zorganizować w zaprzyjaźnionej bibliotece publicznej, tak aby w spotkaniu mogli wziąć udział różni mieszkańcy społeczności lokalnej? Czy spotkania opierają się o książkę o Myszaku, czy także o inne książki pani autorstwa? I tutaj pozwolę sobie najpierw, zanim oddam pani głos, wyjaśnić jedną rzecz. Wszystkie spotkania autorskie postaramy się Państwu zorganizować z ramienia Księgarni Tuliszków i dobierzemy do spotkania według wskazówek pani Katarzyny taką literaturę, która będzie odpowiednia dla wieku odbiorców. Czyli de facto współpracując z nami możecie Państwo zorganizować takowe spotkanie tak naprawdę w każdej placówce, jeśli tylko pani Kasia będzie dysponowała wówczas terminem i będzie mogła do Państwa przyjechać, a my postaramy się dla Państwa przygotować również odpowiednią literaturę do pracy pani Katarzyny z uczestnikami spotkania. Oddaję głos, przepraszam. Nie mam nic do dodania. Bardzo, bardzo lubię spotykać się z czytelnikami. Ogromnie lubię wymianę zdań, dyskusje, każdą opinię, od pozytywnych po negatywne. Powiedziałabym nawet, że te negatywne są czasami bardzo twórcze, bo pobudzają człowieka, żeby robił to, co robi, jeszcze lepiej. Czasami widzi się pewne błędy, które się popełniło, więc spotkania naprawdę tak, ogromnie chętnie. Taka relacja zwrotna trochę na to, co zostało napisane. Czy organizując spotkania autorskie, jakie grono odbiorców pani preferuje? Ja nie mówię absolutnie o wieku, nie w tym kontekście, tylko chciałabym też wytłumaczyć osobom uczestniczącym dzisiaj na czacie specyfikę spotkań autorskich. Czy są to liczne grupy, czy są to mniej liczne grupy, jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o przedszkola, jeśli chodzi o szkoły, bo bardzo często nasi odbiorcy o to pytają, czy na przykład mogą zorganizować spotkanie dla kilku klas jednocześnie, czy jednak woli pani, żeby te grupy były podzielone wiekowo, podzielone też na mniejsze podgrupy zadaniowe, tak żeby łatwiej było pani współpracować z uczestnikami? To znaczy ilość uczestników spotkania naprawdę nie gra aż tak bardzo roli, natomiast bardzo ważne jest dopasowanie wiekowe, bo trudno mi będzie rozmawiać o bajce z ósmoklasistami, siódmoklasistami, którzy już z tego powyrastali. Chociaż ja będę twierdzić uparcie, że jest to również historia dla ludzi dorosłych. No a inaczej rozmawia się z dziećmi.
trzeba reagować elastycznie, trzeba dopasowywać się. Autor na takim spotkaniu musi być troszeczkę tak jak drzewo. Jeżeli wieje wiatr z którejś kolejnej strony, to musi przechylić się w tę stronę, musi się poddać, musi odpowiadać na wymagania tych, którzy na spotkanie przyszli. Gdyby Pani mogła powiedzieć, dla jakiego odbiorcy może Pani zadedykować książkę o dzielnym mszach z podmądrego drzewa? Jaki to będzie wiek czytelnika? Ja bym powiedziała tak, że przede wszystkim dla rodziców, którzy czytają z dziećmi, dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi, dla terapeutów, którzy pracują z dziećmi i dla samych dzieciaków, takich powiedzmy 7, 8, 9, nawet i 10 lat. Tak mi się wydaje. Pani Lena napisała na czacie. Myślę, że to jest cecha twórczości pani Rerych. To nasycenie prawdami życiowymi, takimi filozoficznymi myślami. Choć znam tylko jedną książkę dla młodzieży, to też spotkałam tam takie myśli i od razu polubiłam pani twórczość. Bardzo jestem ciekawa, którą książkę pani czytała. Pani Leno, jakby była pani uprzejma odpisać jeszcze, o jakiej książce mówimy. A ja przytoczę w tak zwanym międzyczasie jeszcze wiadomość od pana Mirona. Pani Lena odpisała Król. Mam właśnie w ręce 7. wydanie tej książki. Mhm. Tak, Król to jest bardzo, bardzo mocna lektura. A Skrzydłak, tutaj już tutaj czytam, Skrzydłak to jest historia dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, gdzie odchodzą nasze zwierzęta. Czy można prosić o kilka słów na temat książki? O Królu? Tak. To jest historia o tym, że kiedy wszystko nam zostaje odebrane, pozostaje nam jedna rzecz, z której nas nie mogą obedrzeć. Godność osobista. To jest opowieść o próbie zachowania godności osobistej w sytuacji naprawdę ekstremalnie trudnej. O tym, że w ciągu jednych wakacji mały chłopiec może stać się mentalnie dorosłym człowiekiem. To jest książka o tym, jak życie wystawia nas na próby. Książka pisana bez znieczulenia, momentami okrutna. I przyznam się Państwu, że ta książka musiała być napisana. Ona po prostu gdzieś była we mnie, musiała się wyrwać. Została napisana w ciągu 13 dni. Ja pracowałam tak jak w jakimś takim transie, jakbym była w zupełnie innej rzeczywistości. I był to czas, kiedy sama znajdowałam się w piekielnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej, kiedy zastanawialiśmy się z mężem, czy kupić sobie bułkę na śniadanie, czy na przykład jednak coś do zjedzenia psu. I wygrywał wtedy pies, bo nie wytłumaczy się mu, że jest na koncie po prostu zero. To był czas, kiedy straciłam pracę. To był czas, kiedy wręczając mi wypowiedzenie z pracy, pani dyrektor powiedziała, ja to będę przytaczać do końca życia jako najlepszą anegdotkę i drogowskaz dla mojej drogi twórczej. Pani dyrektor powiedziała, ale przecież ty masz talent, lekkie pióro, będziesz drugą Joan Rowling i napiszesz drugiego Harry'ego Pottera. A wtedy co Kasia zrobiła? Kasia się wyprostowała na całą swoją długość 160 cm kapeluszu i powiedziała, nie, nie będę drugą Joan Rowling, ja będę pierwszą Rerych. To było bardzo na wyrost wtedy powiedziane, ale w tym momencie myślę, że mi się udało i dlatego ten Król jest taką ukochaną książką, taką, w której właściwie jest
wszystko na temat tego, co myślę o świecie, o ludziach, o walce z życiem. Że człowiek może się znaleźć na dnie, naprawdę paskudnym. O, tutaj jeszcze widzę coś o lecie na Rodos. Tak, człowiek może znaleźć się w ekstremalnie trudnej sytuacji i może z tej ekstremalnie trudnej sytuacji wyjść. Ja, jeżeli zadaje mi się pytanie, ja odpowiadam szczerze, bo inna odpowiedź nie miałaby sensu. Jeśli ktoś chce pytać, chcę wiedzieć. Nie mam powodu, żeby ukrywać, że przeszłam przez różne niefajne okoliczności życiowe, ale jednocześnie one mnie nie załamały. Co mnie nie zabiło, to mnie zbudowało. I jestem taka jaka jestem. Nie rusza mnie ani kilka zer na koncie, ani zero na koncie kompletne. Nie rusza mnie krytyka negatywna, bo zachowałam w sobie pokorę. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby się nie nadąć, żeby mieć poczucie samokrytycyzmu, żeby podchodzić do tego, co się robi rzetelnie, uczciwie i z pokorą. Bo jak się o tym zapomni, to już jest po prostu klapa, to już można przestać robić cokolwiek i zamknąć się w wieży i stamtąd nie wychodzić. Próbuję ogarnąć wszystkie wiadomości na czacie, ale jakby pani była uprzejma chwilę poczekać, mam tą wypowiedź, którą chciałam przytoczyć a propos pierwszej Katarzyny Rery. Pani Małgorzata, wszystkie książki kochamy. Szczególnie Skrzydłak skradł moje serce. Myszaka jeszcze nie mam, ale w najbliższym czasie przeczytam z pewnością. I jeszcze jedno, momencik. Bo jest, pani Lena. Dobrze, że nie napisała pani Karego. Myślę, że tak. Drodzy Państwo, ja jeszcze raz zaznaczam, że tego myszaka i tej kolejnej książki naszej i tej naszej kolejnej, która jeszcze będzie wydana w Ibisie, one nie byłyby takie fajne, gdyby nie Kaśka, która ubrała je. Tak jak piękna dziewczyna założy na siebie, no nie wiem, jakiś bezkształtny, szary ciuch, to będzie mniej piękna, a jak założy coś naprawdę fantastycznego, Katarzyna, ja Ci ogromnie dziękuję za to, w jak cudowne ciuchy ubrałaś moją książkę. Jak ją opowiedziałaś przy pomocy swoich środków wyrazu. To jest nieocenione, naprawdę. Przestań, to ja Ci dziękuję. Przecież wiesz, że szaleję za Twoimi książkami. Tyle, co mogę powiedzieć. Mam szczęście, tak. Ja mam szczęście. Kasiu, jak zobaczyłam małego pieska na rysunku, który stoi z zadartą główką do góry. Ma takie nieporadne łapki, taki śmieszny ogonek i taką gwiazdkę pod ogonkiem, to ja po prostu wymiękłam. Rozpłynęłam się jak czekoladka na upale. Mowa oczywiście o naszej najnowszej książce, Być jak patron. Pani Mirona, bardzo dobrze sprawdzają się książki, bajki w trakcie spotkań z uczniami klas starszych. Myszak będzie fantastyczny. Pięknie dziękuję Panią za dzisiejsze spotkanie. Pani Lena, przepięknie Pani mówi, Pani Katarzyno. Czy ja mogę jeszcze powiedzieć słowo? No rzeczywiście. Moi kochani, którzy jesteśmy tutaj wszyscy, jeżeli piszę na przykład książki dla dorosłych, staram się, żeby ich bohaterowie byli jak najbliżsi nam. Żeby to nie były babki ani piękne, ani młode, ani bogate, ani współczesne kopciuszki, ale normalne kobiety z krwi i kości, które radzą sobie z przeciwnościami losu i z takimi rzeczami, no, jakie mogą spotkać każdą z nas. Więc ja nam życzę siły. Sobie dużo, dużo fajnych książek, Kaśce dużo fajnych ilustracji, a Wam przede wszystkim tego, co sprawia, że ten świat jeszcze do końca
nie zwariował. Bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Pani Katarzyno i bardzo dziękuję Pani Katarzyno za bardzo dziękuję. Wyjątkowe spotkanie. I wiele osób pisze na czacie. Bardzo miłe i wyjątkowe spotkanie. Super książka. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za przecudne spotkanie. Dziękuję za ciekawe spotkanie. Ciepłe spotkanie. Cudowna opowieść. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ciekawe spotkanie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze niezwykle twórcze wideo spotkanie. Pozdrawiam serdecznie od Pani Elżbiety. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że znalazłyście dla nas czas, że w tej mojej może nieporadnej rozmowie pokazałyście nam fenomen tego myszaka. Myszaka, który ujął serce nie tylko mnie jako dorosłej mamie czytającej swojemu dziecku, ale i mojemu 5-letniemu dziecku, które dzisiaj pewnie znowu poprosi o kolejny rozdział myszaka. Książka jest wyjątkowa i ta wyjątkowość polega, myślę, że przede wszystkim na tym, że Panie tak fantastycznie ze sobą współpracowałyście i tak przepięknie ze sobą współgracie i tak naprawdę odpowiadacie na wszystkie swoje potrzeby, bo co Pani Katarzyna Rerych pomyśli, Pani Katarzyna Sadowska narysuje. Bardzo, bardzo dziękuję Wam i do zobaczenia już niebawem, w przyszłym tygodniu, w następną sobotę w Krakowie na kolejnym spotkaniu, tym razem już face to face. Wszystkich Państwa, którzy są z okolic Krakowa, bardzo serdecznie na nie zapraszamy. Już w sobotę 29 października od godziny 13 Pani Katarzyna Rerych i Pani Katarzyna Sadowska będzie do Państwa dyspozycji, będzie znowu po raz kolejny w tak fenomenalny sposób opowiadała niezwykłą historię myszaka, małej dzielnej myszki. I myślę, że już wówczas będziemy mogli pochwalić się, trzymając w ręku wydanie Bycia Kwatron autorstwa obu pań. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Wszystkiego dobrego życzę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy.